Witamy Państwa na kanale o historii. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy opowiedzieć o wydarzeniach, które doprowadziły do jedynej takiej sytuacji w całej historii, kiedy zdobyta została stolica Rosji. W państwach rządzonych przez monarchę zawsze, kiedy kończy się dynastia, dochodzi do różnego rodzaju tarć, mniejszych lub większych. Niekiedy kończą się one gdzieś w gabinetach politycznych. Innym razem, tak jak w państwie moskiewskim, dochodzi do wojen domowych. Kiedy kończyła się dynastia Rurykowiczów, nastał w Rosji okres tak zwanej Wielkiej Smuty. Okres wojen domowych, wojen z wrogiem zewnętrznym czy innych rozruchów. Do wygaśnięcia dynastii Rurykowiczów doprowadził sam pierwszy car, Iwan Groźny. Był człowiekiem absolutnie nieobliczalnym. Miał 4 synów, ale żaden z nich tak naprawdę nie rządził wystarczająco długo, żeby zapewnić sobie z kolei następcę. Pierwszy syn Iwana, Dymitr, utonął, kiedy miał 1 rok. Kolejny syn, Iwan, został zamordowany przez własnego ojca. Tron po Iwanie Groźnym objął Fiodor. Fiodor bardzo szybko został nazwany bezumnym, bezrozumnym, głupim, szalonym. Faktycznie był chory psychicznie. Jego ulubionym zajęciem było słuchanie cerkiewnych dzwonów, modlitwy i zabawy. Jeżeli car był słaby, to bardzo szybko znalazł się ktoś, kto chciał rządzić za niego. Tym kimś był Borys Godunow. Borys Godunow był najbliższym pomocnikiem cara, był jego doradcą i tak naprawdę rządził za niego. Od razu zajął się likwidacją opozycji wewnętrznej, a kiedy umierał Fiodor, to właśnie on miał zostać kolejnym carem. Ale żeby to zrobić, musiał zlikwidować ostatniego syna Iwana Groźnego, Dymitra. Dymitr został wysłany do swoistego domowego więzienia ze swoją matką, do Uglicza. Tam miał zginąć, kiedy bawił się swoim ulubionym nożem i dostał ataku epilepsji. Faktycznie prawdopodobnie został zabity przez siepaczy Godunowa. Tak czy inaczej, Godunow został w końcu carem, ale w Rosji cały czas pamiętano o tym małym chłopcu, Dymitrze, który zginął, ale czy na pewno? Tego nikt nie wiedział. Pod koniec XVI wieku władza Borysa Godunowa coraz bardziej słabła. Rosła opozycja wobec niego. No, to był człowiek, który wyrósł poza równych sobie. Stał się carem spośród bojarów. I w takiej właśnie sytuacji pojawił się on, cudem ocalony carewicz Dymitr. Pojawił się w Polsce, na dworze Adama Wiśniowieckiego. Tak naprawdę był to prawdopodobnie rosyjski, moskiewski mnich, Grigorij Otrepiew. Ale to nie było ważne, czy on jest prawdziwym, czy nieprawdziwym Dymitrem. Ważne było to, że polscy panowie, wiśniowieccy, strusiowie, mogli dzięki niemu zdobyć ogromne wpływy w państwie moskiewskim. W 1604 roku Dymitr został przyjęty przez króla Zygmunta III Wazy. Polski król od dawna snuł wizję połączenia sił z Moskwą w celu prowadzenia wspólnej walki ze Szwecją, której korona należała się monarsze. Po latach bezowocnych starań nawiązania porozumienia ze wschodnim sąsiadem, wizja osadzenia na tronie moskiewskim zależnego od siebie władcy wydawała się kusząca. Ale możliwości poparcia samozwańca ostro sprzeciwili się najbardziej wpływowi możnowładcy ówczesnej Rzeczypospolitej z kanclerzem Janem Zamoyskim i hetmanami Żółkiewskim i Chodkiewiczem na czele. Jedyne, co mógł zrobić król, to nie sprzeciwiać się planowanej wyprawie. I tak w sierpniu 1604 roku na wschód ruszyła ekspedycja złożona z kozaków, wolontarzy i magnackich chorągwi nadwornych. Na czele wojsk samozwańca stali Jerzy Mniszek, Roman Rożyński, Konstanty Wiśniowiecki i Mikołaj Struś. Jednym z najbardziej aktywnych stronników Dymitra był wojewoda sandomierski Jerzy Mniszek. Mniszek był człowiekiem niebywale zadłużonym,
a jego dochody nie pozwalały nawet myśleć o tym, żeby mógł spłacić swoje długi własnymi środkami. Jednak to, co miał naprawdę, to była jego pozycja. Był wojewodą, co w Rzeczypospolitej znaczyło naprawdę bardzo wiele. Postanowiono, że jego córka, Maryna, wyjdzie za nowego przyszłego cara Dymitra. Tak miało się faktycznie stać, ale rola Maryny w Dymitriadach okazała się być dużo ważniejsza niż tylko ślub z Dymitrem. Na początku 1605 roku wojska samozwańca poniosły klęskę pod Dobryniczami. Zapał w szeregach Dymitra osłabł, a groźba buntu i rozpadu armii była poważna. W kwietniu nieoczekiwanie zmarł Borys Godunow. Stronnicy władcy szybko obwołali carem jego syna Fiodora, który 20 czerwca został uduszony w swojej komnacie przez stronników samozwańca. Już 10 dni po zamordowaniu Godunowa Dymitr wkroczył do Moskwy, aby po miesiącu zostać koronowany na cara. Niedługo po koronacji odbył się jego ślub z Maryną, córką wojewody Jerzego Mniszcha. Najpierw prokura w Krakowie, później po przyjeździe kobiety do Moskwy urządzono w stolicy carstwa huczną uroczystość. Choć Dymitr był bardzo liberalnym władcą, to jego obyczaje nie podobały się wielu z jego nowych poddanych. Nie nosił brody, ubierał się po polsku. Wielu z jego doradców było Polakami, ale co gorsze, chodziły po Moskwie, po części uzasadnione skądinąd, rozsiewane przez szujskich plotki o przyjęciu przez cara katolicyzmu i jego zamiarze konwersji carstwa na to właśnie wyznanie. Do XVI wieku w Wielkim Księstwie Moskiewskim nie było tak naprawdę jednolitego systemu monetarnego. W obiegu były dirhemy pochodzące z krajów wschodnich, jak i też różnego rodzaju monety z krajów zachodnich. Dopiero w roku 1534 regentka carska Helena Glińska postanowiła wprowadzić reformę monetarną. Wówczas często pojawił się rubel oraz drobne monety, dzięgi, zwane później kopiejkami. Nowe monety, które zostały wprowadzone do obiegu, były dosyć dziwne, ponieważ różniły się całkowicie od monet obiegowych krajów zachodnich, m.in. Rzeczypospolitej. Monety te były wybijane z cienkiego drutu srebrnego, który był przecinany na drobne kawałki o wadze około 0,6 g, a następnie na tych kawałkach srebra wybijane były monety. Powstawały one w formie takiej łezki, stąd właśnie nazwa kopiejka łezka. Nazwa kopiejka pochodzi od kopii, którą dzierżył na monetach wybijanych w Nowogrodzie czy też w Moskwie święty Jerzy. Kopiejki łezki były wybijane aż do czasów reformy Piotra Wielkiego, który to w 1735 roku, przeprowadzając reformę, wprowadził nowe monety do obiegu, m.in. kopiejki były bite już w miedzi, nie w srebrze, i przybrały kształt ogólnie przyjęty w całej Europie. Tutaj mamy przykład dzięgi właśnie z czasów okresów już Piotra I po reformie monetarnej. W okresie Wielkiej Smuty, a w szczególności w czasie panowania Rzeczypospolitej na Kremlu, wybijana była na cześć królewicza Władysława kopiejka łezka z dedykacją właśnie dla tegoż królewicza. Kopiejki łezki to monety dość drobne i niewielkie w stosunku do monet z okresów, w których były wybijane. Między innymi tutaj mamy monetę Michała Romanowa, bardzo niewielka w porównaniu do orta Zygmunta III, jest to maleńka moneta. Mamy monetę Borysa Godunowa, czy też monetę Wasyla Szujskiego. Ale najciekawszą z tych monet, które chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować, jest ta malutka moneta królewicza Władysława Zygmuntowicza, czyli cara polskiego, który zasiadał może nie bezpośrednio na tronie i na Kremlu, jednak jemu to przypadała zwierzchność nad tronem moskiewskim w latach 1610-1620.
1612. Niedługo potem, kiedy Maryna została pierwszą w historii carową rosyjską, przeciwko jej mężowi Dymitrowi wybuchł bunt. Cara schwytano, zabito, jego zwłoki rozsieczono szablami, następnie spalono, nabito w armatę i wystrzelono na zachód, w stronę Polski i Litwy. Samej Marynie udało się uciec, prawdopodobnie ukryta została przez swoją ochmistrzynię. Tak kończy się historia Dymitra I Samozwańca, ale nie jest to koniec moskiewskiej zawieruchy. Po zamordowaniu Samozwańca I carem został jeden z najsilniejszych bojarów, Wasyl Szujski. Spokój w carstwie nie trwał długo, a właściwie nie było go wcale. Już w 1607 roku pojawił się w Rzeczypospolitej kolejny samozwaniec. Choć wcale nie był podobny do swojego poprzednika, to kiedy tylko ogłosił, że jest cudownie uratowanym carem, przyłączyło się do niego około 3000 żołnierzy, w tym kozacy, różnej maści infamisi i lisowczycy. Ze swym wojskiem wszedł w granice carstwa i w pierwszej bitwie pobił armię dowodzoną przez carskiego brata Dymitra Szujskiego. 24 czerwca wojska samozwańca doszły pod Moskwę i rozbiły obóz we wsi Tuszyno. Kiedy Dymitr II, samozwaniec, stacjonował w Tuszynie, pomiędzy Moskwą a Krakowem nawiązano porozumienie, na mocy którego więźniowie polscy, którzy zostali po obaleniu pierwszego samozwańca w Moskwie, zostaną wypuszczeni. Tych więźniów przejął drugi samozwaniec. Wśród nich była Maryna Mniszchówna. Była ona bardzo potrzebna drugiemu samozwańcowi po to, żeby uprawdopodobnił swoją historię. Ona została przywieziona do Tuszyna i tam miała rozpoznać w Dymitrze II swojego męża. No, rozpoznała go i po niedługim czasie wzięli ślub. Czy gdyby Maryna rozpoznała w drugim samozwańcu swojego męża, to potrzebne byłoby brać z nim kolejny ślub? Pierwotne sukcesy samozwańca przysporzyły mu takiej popularności, że w 1608 roku jego armia liczyła już około 100 tysięcy żołnierzy. Zdesperowany car nawiązał porozumienie ze Szwecją przeciw uzurpatorowi. Akt stał jednak w sprzeczności z wcześniejszymi ustaleniami z Polską, wobec czego wiosną 1609 roku Rzeczpospolita zdecydowała się na otwartą interwencję. Wojna rozpoczęła się od oblężenia Smoleńska, a jej kulminacyjnym momentem była bitwa pod wsią Kłuszyno, podczas której 6,5-tysięczne wojska dowodzone przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego rozbiły szwedzko-rosyjską armię liczącą 36 tysięcy żołnierzy. Po klęsce Duma Bojarska obaliła cara Szujskiego i przystąpiła do negocjacji z Żółkiewskim, które zakończyły się obwołaniem królewicza Władysława nowym carem i wkroczeniem wojsk Rzeczypospolitej do Moskwy. Po polskiej interwencji losy samozwańca II były jak najgorsze. Prawie wszyscy opuścili go, bowiem zarówno oni, jak i on sam nie wierzyli w to, żeby mógł jeszcze odegrać jakąkolwiek znaczącą rolę w historii Rosji i Rzeczypospolitej. 21 grudnia 1610 roku został zamordowany, zastrzelony przez Tatara Piotra Urusowa, który zemścił się w ten sposób za to, że Dymitr, Łże-Dymitr, wcześniej bił go i poniżał. Szanowni Państwo, ja powiedziałem, że te wydarzenia z 1610 roku, wkroczenie wojsk Żółkiewskiego do Moskwy, były jedyną taką sytuacją w historii, kiedy stolica Rosji została zdobyta. I wielu z Państwa, zresztą słusznie, oburzy się, no jak to przecież, Moskwa została zdobyta kilkaset lat później przez Napoleona. Owszem, jednak Moskwa nie była wtedy stolicą. Stolicą był oczywiście Petersburg. W związku z tym, powiem to jeszcze raz, wydarzenia, które zostały zapoczątkowane fantastyczną wiktorią Żółkiewskiego pod Kłuszynem, zajęcie części Moskwy przez wojska hetmana, były jedyną taką sytuacją, kiedy na kolana została rzucona stolica Rosji. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrybowania i śledzenia kanału, dlatego że już niedługo pojawią się nowe odcinki na kanale o historii.